ty masz jakieś wspomnienia z Kamilem Durczokiem? Tak, mam wspomnienia z Kamilem Durczokiem. Kamil Durczok zrobił mój pierwszy duży trening, zorganizował pierwszy mój duży trening na Chorzowskim stadionie, no bo jak wiesz, Kamil tworzył Silesion, czyli jego portal, i zaprosił mnie w ogóle. Mam nawet, powiem ci, z sentymentem i z wzruszeniem odtworzyłem sobie w dzień, kiedy dowiedziałem się, że Kamil odszedł, właśnie nagranie z tego treningu. No i no pamiętam, że naprawdę dużo fajnych słów mi pozytywnych powiedział wtedy, a że no, jeżeli chodzi o dziennikarstwo i o to, jakim był dziennikarzem, no to był dla mnie autorytetem. I pamiętam, że te słowa, które mi powiedział, dodały mi bardzo, bardzo skrzydeł w tamtym momencie. Zresztą powiem ci, że nawet zamierzam wrzucić to nagranie. Nie chciałem w dzień, kiedy wszyscy wrzucali jakieś wspomnienia z nim, bo też jakby nie mam potrzeby nagle wyciągania tego. Natomiast no, ma to jakieś dla mnie znaczenie sentymentalne i na pewno się tym podzielę. Czyli rozumiem, że dowiemy się, jakie to były słowa, dopiero z twojego Instagrama. Wrzucę na pewno coś z tego.